Napisałem tomik John dotyczący mojej dawnej, jedynej do tej pory podróży do Japonii. I są tam wiersze, na które nałożone są bazgroły, pisanie bezznaczeniowe. Z tym, że tam, gdzie jest tu czarne, a tu tekst, to robiłem właśnie negatyw, więc no coś tam widać, ten kontrast. Nie będę udostępniał, raczej nie planuję udostępniać całego tego tomiku w sieci, ale przynajmniej fragmenty chciałbym udostępnić, czyli niektóre prace. O, teraz możecie sobie popatrzeć, przewijają się. I właśnie, co mogę jeszcze o tym tomiku powiedzieć? Czyli no tytuł, Gion. No to jest takie kata w karate, ale to jest przecież wzięte z nazwy świątyni w Kyoto. Teraz się ta świątynia inaczej nazywa, ale ta nazwa znowu została wzięta z tej pierwszej jakiejś tam świątyni buddyjskiej w ogóle na świecie, czyli gdzieś tam na północy Indii. Szukałem na Google Maps tej świątyni, no i szukałem w ogóle w internecie informacji o tym, ale to mieszałem wszystko z tymi informacjami, znaczy z tymi wspomnieniami z tamtej podróży. I tak powstało kilkanaście wierszy. Zastanawiałem się, czy to bardziej rozwijać, zrobić kilkadziesiąt wierszy, ale czy dać do jakiegoś wydawnictwa, ale uznałem, że sam sobie to wydam właśnie jako broszurkę w bardzo niewielkim nakładzie, ale też właśnie dostępną w sieci. Zobaczcie też na stronę graficzną tego wszystkiego. Może się komuś spodoba. Jaki tu dodać aforyzm? Zmiana nazwy świątyni przenosi do innej hierarchii.